Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w siódmą niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg, Sławek Kraskowski. Witam. Ksiądz Robert Muszyński. Ciągle rozważamy kolejny fragment Kazania na Górze. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 38 do 48. Posłuchajmy tekstu. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. No właśnie, a ja wam powiadam, nie? Tu widzę od razu, jakoś mnie tak dzisiaj to dotyka, że Jezus od razu mówi, ja mam coś, mam do powiedzenia o wiele więcej. I myślę, że to też poruszało mocno słuchających, że on się stawia ponad jakby prawem, coś więcej niż prawo. Nie? Prawo jest prawodawcą, nowym prawodawcą. Nowym prawodawcą. Kresem prawa jest Chrystus. Tak. Powie święty Paweł. Ono w fazie początkowej zawiera wymagania bardzo ograniczone, wynikające z takiej Bożej pedagogii, która musiała stosować cierpliwość wobec grzechów ludzi. Bóg nie mógł za czasów Mojżesza postawić Hebrajczykom zbyt wysokich wymagań, ale jakieś bardzo ograniczone, po to, by później ta pedagogia mogła doprowadzić ich stopniowo przez tych 1300 lat do Chrystusa, który ofiaruje, tak jak zauważyliśmy tydzień temu, nam prawo wypełnione. Właśnie w Nim, dla nas, nie? Ale te zwroty, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Najpierw warto zauważyć, że Jezus stosuje, jak wielokrotnie w innych miejscach, mowę rytmiczną, taką wierszowaną, ułatwiającą zapamiętanie i potem dokładne powtórzenie przez uczniów. Dla nas to jest wskazówka, żeby się uczyć tych fragmentów po prostu na pamięć. Tak, tak jak to robili uczniowie Jezusa w Jego czasach. Ważne. I wtedy nie było innej formy przekazu, prawda? Święty Antoni, opat, ten patron wszystkich mnichów i pustelników, zapamiętywał długie, duże fragmenty pisma, że czasem pamięć mogła mu zastąpić księgi, jak to napisał pięknie święty Atanazy. Ja przychodziłem do seminarium sporo lat temu po mojej wspólnocie akademickiej, duszpasterstwa akademickiego. Umiałem cały Nowy Testament na pamięć. Wszystko. Seminarium było niestety jednym wielkim zapominaniem. To jest straszne. Po prostu... No ale to nie jest wina seminarium, tylko twoja, także... ale dobrze. Ale chcę powiedzieć, że byłem w pewnej szkole, tak, nazwijmy, nie, takiej biblijnej, gdzie uczyliśmy się i rzeczywiście zapamiętywaliśmy wszystko. A potem trafiłem do innej szkoły biblijnej razem i było inaczej. Z numerkami, prawda? Tak, z tak. Numer rozdziału i wersetu. Mówiono na nas konkordancja. Chodząca. No i to jest bardzo też dobre, oczywiście. Prawdziwą konkordancją jest człowiek, kiedy konkordancja uzgodnienie, prawda? Kiedy to, co napisane, uzgodnione jest z tym, jak my żyjemy. To już tak nie było.
Ale wtedy jest duża szansa, moi drodzy, właśnie, kiedy mamy to w pamięci, że Duch Święty ma o co się zaczepić. Tak, słuchajcie, dobrze, ale żeby nie uciekać od tematu, jest mocne słowo. Ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. No i to jest pierwszy skandal, bo... Musisz zacząć od początku może, nie? Tak, skąd się wzięło to oko za oko, ząb za ząb, tak. Nie? Musimy wrócić do Kaina i Lameka, Księga Rodzaju, prawda? Gdzie Kain zapowiada, że siedem razy będzie pomszczony, jeżeli ktoś zostanie skrzywdzony w jego, powiedzmy, plemieniu, a Lamek, potomek Kaina, mówi nie siedem, 70 razy będzie pomszczony. Zabije dziecko, które zrobi mi siniec i tak dalej. Nie? Strasznie. A więc dzikie prawo odwetu, zemsta nieograniczona po prostu, która była stosowana i ciągle jest stosowana, prawda? Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej to robili nie tylko Niemcy w czasie II wojny światowej, że mordowali całą rodzinę liczną za przeszechowywanie na przykład poszukiwanych Żydów, albo mordowali całą wioskę za zabicie jednego żandarma, dajmy na to. To stosuje się również dzisiaj na wielką skalę, taką zbiorową odpowiedzialność, takie dzikie prawo zemsty, gdzie ograniczeniem było już właśnie to oko za oko, ząb za ząb, prawda? Krzywda za krzywdę, ujęta w pewne karby, w pewne ramy. Nie wolno przekroczyć tych granic, prawda? Ale to jest początek prawa, a kresem prawa jest Chrystus. Chrystus dopiero nam ofiarowuje prawo wypełnione, prawda, przez Niego samego. Nie wiem, jak nie jako wyśrubowane bardziej wymagania moralne, nie jako wymaganie właśnie, ale jako dar, prawda? Tak, ale nie wiem jak wy, ale ja, słuchając Jezusa, to widzę, że ta pierwsza część zawsze bardzo dobrze pasuje do mnie. Oko za oko, ząb za ząb, nie? O, tak jest. Nie dać sobie nadmuchać kaszy, ktoś mnie obraził. Czy to jest ksiądz, czy to jest ksiądz arcybiskup, czy kto inny. Oczywiście. Niech odczuje. Gdzieś tam go obgadam, gdzieś na niego nagadam. Jak nie wprost, to tam za plecami, nie? I gdzieś to ta natura ciągle gdzieś chce wyskakiwać tego starego człowieka, także we mnie. Dzięki temu, że oczywiście mamy to słowo, to człowiek się hamuje wewnętrznie i w modlitwie właśnie proszę Chrystusa o to, żeby mi pomógł tego nie stosować, żebym dał mi nową naturę serca, nie? I to jest takie fajne, bo to jest naprawdę dzisiaj aktualne, bardzo, ta Ewangelia bardzo aktualna dla nas wszystkich. To nie jest coś historycznego. Mamy tutaj, nie stawiajcie oporu złemu i są wliczone trzy rzeczy. Policzek, prawowanie się o szatę, odstąp płaszcz i idź temu, kto cię prosi. Cztery nawet, nie? Zrobienie tych więcej kroków niż on chce i jeszcze ten, kto chce cię pożyczać. Wiesz, policzek, upokorzenie, nie? Dostać policzek. Patrzcie, czyli stawiamy opór, co to znaczy nie stawiać oporu złemu? Takie trudne słowo. Najprościej mówiąc, nie próbować zwyciężać zła przy pomocy większego zła. Tak. Prawda? Bo wtedy pomnażamy jedynie zło. Przemoc, nienawiść po prostu się rośnie jak na drożdżach. Następuje eskalacja, takie modne słowo, czyli piętrzenie się tego zła. Czy nie stawaj... Nie próbuj pokonywać zła siłą jeszcze większego zła. Czy zła. Po prostu też. Siłą dobra, tak. Prawda? Jeżeli powiedzieliśmy tydzień temu, że kazanie na górze jest autoportretem Jezusa, to najlepszą interpretacją tego, co mówi Jezus tutaj, jest jego zachowanie, kiedy on został uderzony w policzek, prawda? Wobec arcykapłanów w czasie sądu, Wielki Czwartek wieczorem, nie? Czy w nocy i właściwie. Prawda? Jeśli źle mówię, dlaczego mnie bijesz? Tak, nie, prawo masz zapytać, dlaczego, nie? To jest oczywiste. I tutaj mamy jakby dwa aspekty tej Ewangelii właśnie, która jest taka kontrowersyjna, często rozumiana opacznie jako takie bierne poddawanie się ślepej przemocy, prawie że masochistyczne, prawda? A niech mnie biją, nie? Nie, Jezus z jednej strony stawia odważnie, jakby staje odważnie twarzą w twarz ze swoimi oprawcami, ryzykując, że dostanie drugi raz w twarz po tej odpowiedzi, jaką dał Malchusowi, prawda? Wykaż co złego, a jeżeli nie, dlaczego mnie bijesz? I Jezus nie
nie ucieka w jakieś kompromisy, prawda? Nie odwołuje prawdy, którą jest on sam, którą jest jego życie, jego nauczanie. Jest gotów ponieść konsekwencje tego, co mówi, jak żyje. Jeżeli, nawet jeżeli jest oskarżany, że robi coś złego, że jest złoczyńcą, jest odważny, jest mężny, aż do ostatecznych konsekwencji. A z drugiej strony konsekwentnie sprzeciwia się odpłacaniu złem za złem. Właśnie jest gotów ponieść konsekwencje tego wyboru, nie? Więc to wymaga wielkiej odwagi i też takiej równowagi wewnętrznej, tego oparcia o miłość Ojca. Nie, i to co mówisz od razu, rady, żeby mieć siłę, tak, na myśl mi przywodzi hymn do Ducha Świętego, w czasie duchu męstwa, duchu rady i odwagi i tak dalej, że tutaj jasną rzeczą jest, że to tylko w łasce Ducha Świętego można czynić i na to stać chrześcijanina. I są takie momenty, kiedy chrześcijanie uciekają, kiedy są prześladowani. Jezus mówi, też uciekajcie. Ale są momenty, kiedy Bóg nas może postawić w takiej, jak powiedziałeś, sytuacji już, nazwijmy to, bez wyjścia. W tym sensie, że już jest moja godzina, tak jak Jezusa Chrystusa. I wtedy mężnie dajesz właśnie to świadectwo, przyjmując, tak jak Jezus, i uniżenie, i twoją godność niszczą, bo szatę ci zdjęli, nie? Jak Jezusa Chrystusa, że mogą cię i skatować, no wszystko może się stać. I czynić to już wiedząc, że w tym momencie jesteś tu postawiony po to, żeby także grzechy tych, tak, grzechy i tych ludzi stać się ofiarą, nazwijmy to. I w ten sposób, przyjmując ich grzechy na siebie, jesteśmy w tej misji właśnie cierpiącego sługi Jahwe. I jest człowiek gotowy do rzeczy, żeby stać się nawet niewolnikiem, nie? Bo to niewolnik musiał iść te 2000 kroków, gdzie mu kazali, czy chciał, czy nie chciał nawet. A tutaj ty jako wolny, że staje się w wolności. To by też pracę na rzecz armii rzymskiej, nie? No. Które trzeba było wykonać. Ktoś cię przymusza do jakiejś pracy, która jest nakazana. Tak. Bądź gotów zrobić dwa razy tyle, nie? Ktoś ci zabiera twoje ubranie, jesteś gotowy oddać nawet własną bieliznę. Tak. Ktoś cię wcześniej, nie? Chce od ciebie pożyczać. Pożyczy raz, a potem mówię, no dobrze, gościu. No. Nie oddałeś. Tak. Nie? Jestem gotów ci pożyczyć kolejny raz, nie? Czyli widzimy tu, popatrzcie, człowieka wolnego, który widzi jedną rzecz, nie? Że są nawet w jakichś sporach właśnie tych finansowych, szatę, jeszcze płaszcz im oddaj. Ostatnio spotkałem kolegę, który miał taką sytuację i przebaczył gościowi, właśnie jak ty mówisz, dług, nie? I ten po prostu był sparaliżowany jego decyzją. I ten mu jakby uratował życie nawet w ten sposób, bo może dalej działać. Bo gdyby nie, to by człowiek no, miał zniszczoną możliwość działania i to nie była jego zła wola, że nie chciał oddać, tylko no tak to jest na tym rynku. I to jest to właśnie, że są tam ospadki te wszystkie różne, nazwijmy to, te podziały rodzinne, nie? To jeszcze w sądzie powiedzieć, tak, jeszcze proszę bardzo, ten jeden hektar też oddaję mojej siostrze, który mógł mieć, ale już nie chce, nie? I kto może tak zrobić? Tylko ten, kto ma życie, źródło życia już w Bogu. Nie właśnie w majątności, nie w tym, co ma niezabezpieczone, ma życie w Bogu, to wtedy muszę walczyć. A tak już widzimy człowieka, który jest wolny. Powtórzmy raz jeszcze, że ta wolność płynie nie z jakiegoś naszego nadludzkiego wysiłku, tak, moralnego w sytuacji, gdzie Pan Jezus tak bardzo podniósł do góry poprzeczkę tych wymagań moralnych i teraz my mamy przeskoczyć. Tylko On nam ofiarowuje to przykazanie jako wypełnione w swojej osobie jako dar, że tylko przez osobistą relację z Jezusem, nie nawet przez jakieś Jego naśladowanie na zasadzie ideału moralnego, tak, tak, ale przez osobistą relację z Jezusem opartą o wiarę, o miłość, przez to, że ja otrzymuję od Niego Ducha Świętego, jestem w stanie tak żyć i rozumieć, że to jest jedyna sensowna droga do walki ze złem, prawda? Pokonywać je siłą tej bezbronnej miłości, której źródło znajduje w Chrystusie, która jest mężna, ale która z drugiej strony
nie stosuje przemocy, nie wyrządza krzywdy. Tylko ktoś, kto ma, jest oparty o Chrystusa, jest w stanie czegoś takiego dokazać, można powiedzieć. Popatrzcie, teraz to jakby mamy tak, jeżeli Duch Święty to nasze serce transformuje, to twoje spojrzenie na drugiego człowieka jest całkowicie inne. Tutaj można też widzieć relacje i rodzinne, i małżeńskie, że już ten drugi człowiek nie jest dla ciebie nieprzyjacielem, tylko rozumie, że on może mieć w sobie pewne słabości, które ja mam wziąć też na siebie, bo są pewne rzeczy, które człowiek by chciał, ale nie może w sobie zmienić na przykład. I to, kiedy miłuję, mam w sobie tę miłość, to wtedy jest możliwa relacja miłości z tym drugim człowiekiem, że on też widzi, że jego biedaka, tego ubogiego człowieka kochasz, nie? Że rozumie, że on inaczej nie może nawet. I ta miłość wielokrotnie także zmienia potem tego człowieka, że on też widzi, że to w Chrystusie jest możliwe, że dzięki Jezusowi takie postawy są możliwe. I to jest to światło, to jest ta sól, o którym potem w innym miejscu mówi Jezus, która ludzi zastanawia, bo jeżeli czynimy to, co poganie, czyli kochamy tych, którzy nas kochają, nie, i tak dalej, no to nie ma jeszcze chrześcijaństwa. Bardzo ważne jest to rozróżnienie, tak, które tutaj jest pod koniec dzisiejszego fragmentu, że wtedy staniecie się synami Ojca. Tak, będziecie doskonali, tak jak Ojciec wasz. Poznacie Ojca. Tak. Wtedy się rzeczywiście dokona takie mocne rozróżnienie, że jedni, nie bądźcie jak poganie. Tak. Poganie są bardzo religijni, są bardzo pobożni. Składają naprawdę wiele modlitw, wiele różnych ofiar swoim różnym bogom. Masę wysiłków. I to nie znaczy, że chrześcijanin wcale w taki sposób nie ma być ani pobożny, ani bardzo religijny, tylko ma się stać rzeczywiście, mieć naturę podobną do Ojca, nie? I to jest to, co mówi Józef, po prostu dar. Tak. To jest dar, nie? Że dostajesz coś, czego normalnie nikt nie ma. Dodajmy to jedno jeszcze, tę prawdę, dlatego tej niedzieli jesteśmy na Eucharystii, mając świadomość, po co idę, co ja potrzebuję w tej Eucharystii, jakiej przemiany, o co mam prosić, co Pan Bóg chce mi dać, przede wszystkim tą naturę, bo jeżeli nie biorę tej natury, jakby ona mnie wewnętrznie nie interesuje i ja nie chcę być takim, bo trzeba tu naszej zgody, to Pan Bóg nie może nam na siłę włożyć, nazwijmy to tak obrazowo, tej natury. Czyli mąż wraca z pracy, gdzie go zjechał szef, tak że już nie chce, jest wnerwiony kompletnie, przychodzi do domu, gdzie żona przygotowała obiad, bo mają rocznicę ślubu, ale on w ogóle tego już nie widzi, tylko że zupa przypalona. Nie pamięta nawet. Nie pamięta. Właśnie ją zjechał, że jest przypalona zupa i tak dalej. Ona właśnie już też straciła chęć na wszystko. Syn wraca z szóstką, ale no przecież się przewrócił i rozdarł spodnie. Nie, już nie ma szóstki, tylko są spodnie. A co zrobi dziecko? No, na kim się wyżyje? No, albo na młodszej siostrze, albo na jakimś psie, albo na jakimś chomiku. Prawdopodobnie jak dostanie lanie. No, ale tu... Czyli nie stawiajcie oporu złem, ktoś musi przerwać ten łańcuch. I kto to zrobił? Zapłacić rachunek też, zapłacić jakby koszty tego zła, które spada na niego i nie pozwolić, żeby ono przeszło na koło drugiego. I zobaczcie, i tu mamy odpowiedź. Co mam robić? Nawracać się codziennie, wołać do Jezusa, mieć tą żywą relację, jak to mówi Józef, że kiedy widzę to, nazwijmy to zagrożenie. Że ja przede wszystkim najpierw zobaczę to zło, nie? Tak, że ktoś mnie uderzy w ten policzek, a ja mu po prostu oddam i to jeszcze z nawiązką, to wcale nie wygrałem. Tylko że właśnie wtedy przegrałem. Przegrałem, oczywiście. Myślę, że warto patrzeć na chrześcijan prześladowanych dzisiaj, którzy wspaniale pokazują, co to znaczy żyć tą Ewangelią. Chrześcijanie w Pakistanie, których wioski czasem są palone, są linczowani, czy chrześcijanie w Nigerii, czy chrześcijanie w Indiach. Pakistan przede wszystkim. No. Nie słychać, żeby były akcje odwetowe, jakaś wioska chrześcijańska, żeby zrobiła to samo wrogo nastawionym do nich sąsiadom. Nie, oni rzeczywiście trzymają się bardzo mocno Ewangelii. Tak jak w tym tygodniu obchodziliśmy 5. rocznicę śmierci tych chrześcijan egipskich, koptów, tak, których zawleczono na plażę w Libii.
ścięto im po kolei głowy i widać było po ruchu warg, że ostatnie co mówili tuż przed śmiercią, to było imię Jezus. Jezu dopomóż. Nie, woleli oddać życie niż śmierć. Ale zobaczcie, pierwsza rzecz, trzeba to najpierw odkryć, że ja żyję w takim prawie, oko za oko, ząb za ząb. I że to we mnie działa, że to we mnie jest. I odkryć dobrą nowinę? Że jest możliwość postawienia temu kresu. Nie, ja Jezusie tak nie Chrystusie. Chcę. Tak, oczywiście. I dlatego z radością spotykamy Jezusa tej niedzieli, bo jest niesamowita odpowiedź na naszą słabość. I zapraszamy Was, jeśli Wam pomaga to lekcja divina, żebyście nam pomogli zrobić trochę reklamy, bo dostaliśmy od Was trochę różnych maili, w których mówicie, że odkrywacie ten kanał, że jest taki fajny, wiele pomaga, ale że no w jakiś cudowny sposób został odkryty przez lata niewidziany, a przecież pracujemy tyle. Spróbujcie może, czy na swoim profilu facebookowym umieścić link do naszej strony, czy na swojej stronie internetowej, może na stronie parafialnej czy diecezjalnej. Serdecznie zapraszamy. Będziemy bardziej słyszani i to słowo dotrze do wielu więcej. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Bogiem. Józef Maciąg. Błogosławionej niedzieli. Ksiądz Robert Muszyński.